Kolejny piękny dzień w pracy, który trzeba zacząć z bardzo dobrej kawusi, dlatego wchodzimy do profesora Simona i powiedz mi, czy stworzyłeś już nowego wirusika? Oczywiście, panie profesorze Jerry, proszę bardzo, trzeba go przetestować. Mamy to, dobrze, w takim razie proszę otworzyć te drzwi. Proszę bardzo, panie i wchodzimy do środka, ponieważ ja też mam nowego wirusa, to jest wirus fireoutowy, żeby zmienić tego noobka fireouta, tylko najpierw ty wstrzyknij swojego, uwaga, proszę bardzo. Panie profesorze, mogę już, uwaga, no dawaj, dawaj, uwaga. Tak, udało się, został wbity i co się teraz z nim stanie? I od razu wbijam kolejnego, uwaga, cyk, dostał, nie wiem, dwa wirusy, ja jeden. Się, nie, otwieraj te drzwi! Ła, co to jest? Ej, czy on nas właśnie próbuje zjeść? Na szczęście nas nie zjadł, ale w tym momencie przejdziemy sobie do naszego laboratorium, zrespimy sobie tutaj nowego pacjenta i panie profesorze Simon, proszę wejść do środka, wbić pierwszego wirusika. Oczywiście, ponieważ jest to nowy wirus 3000, uwaga, nowy panie wirus 3000, właśnie nim dostał. Ja też mam nowego wirusa, który podobno zrobi wybuch na całą salę, więc to profesorze Simon, zostań tutaj, ja teraz wychodzę, a ty musisz obserwować, patrzcie, co się dzieje, chyba serio wybuchnie, zaraz tak mi się wydaje. A mógłbyś z drugiej strony się nie, musisz tutaj zostać, uwaga, co się z nim dzieje? Wziąłem jeszcze jednego wirusa, ponieważ to jest dla niego zbyt mało. BUM! Jeszcze jeden wirus, ja z tego uciekam! Nie, musi mieć trzy, albo jeszcze jeden, weźmy jeszcze więcej wirusu. Nie, nasz pacjent zaczął się rozpadać, ale dlaczego? On mnie zaatakował! Przejdziemy sobie teraz do tajnej bazy wirusów, w którym są wszystkie możliwe wirusy, jakie istnieją i weźmiemy sobie jakieś mega trujące. Na przykład Ultra, albo w ogóle Randomix, co to są za wirusy? Ten czerwony mi się naprawdę bardzo podoba, RoXXX myślnik 3, zobaczymy co się teraz stanie. Co ty masz za wirusa, Simon, czemu ty się polisz? Nie sądziłem, że mogę to wziąć, to jest jakieś odkrycie nawet, jest fajne. Dobra, to nam się bardzo przyda i poza tym, żeby już na pewno nikt więcej nas nie zniszczył, weźmiemy sobie również karabin, no właśnie, taki jak ten. O, strzelamy w Simonka! Dobra, Simonka niestety zniszczyć nie mogę, więc przechodzimy z powrotem do mojego laboratorium, w którym chodzi jakiś wielki klocek Lego, no nic, trzeba go zniszczyć, więc wynoście stąd! No i oczywiście tworzymy nową postać, ale ten twój wirus wygląda świetnie, Simon, nie myślałem, że coś takiego stworzysz, więc myślę, że możemy zacząć od mojego, bo wydaje mi się, że mój będzie troszkę gorszy. Cyk, uwaga, został wbity teraz i na razie nie dzieje się chyba z nim nic. Dobra, Simon, dawaj kolejnego! Nie, ja stąd uciekam szybko! Dałem mu, to w niego, dobra, wyłaź stąd szybko, żeby te drzwi się zamknęły. I co się teraz z nim stało? Udało się wbić z niego tego wirusa? Wow, się zmienił w jakieś wielkie kloce klawy, wchodzę tam! O, niszczymy go teraz! Co się dzieje? Ej, podpalił mnie Simon, pomocy! Co się tutaj dzieje teraz? No nie mogę stąd! O, zniknąłem znowu! Jako iż jestem bardzo profesjonalnym naukowcem, to kupimy sobie strój za 150 rubuksów i będę w tym momencie wyglądać dokładnie w taki sposób. Weźmiemy sobie oczywiście również karabin, może jakąś bombę C4, żeby sobie wysadzić wszystko w razie czego. I zobaczcie, jaki wirus mam przygotowany. To jest jakiś ultrak z tego, co mi się wydaje. Więc musimy go przetestować na naszym najnowszym pacjencie. Poprzedni się chyba niestety spalił, więc od razu wlatuje sobie tutaj nowy. Simon, jakiego ty masz wiruska? Co uwaga, to wirus jest? Burza taka, a wygląda, jakby był bardzo szybki z tego, co mi się wydaje. No, twój jest taki szybki, to możesz go wstrzyknąć. No, raczej ja wejdę na wszelki wypadek. Podkładam tutaj bombę na wszelki wypadek, mam nadzieję, że nie wybuchnie. Wbijam wiruska w niego i ja to mogę zostać, bo on mi tak nic nie zrobi. A więc uwaga, co się teraz stanie z naszym pacjentem? Ej, chyba troszkę wybuch od naszej bomby i zmienia się jakąś czerwoną postać, ale chyba nie we mnie. Co to jest teraz? Ej, on znowu nas próbuje chyba zaatakować. Teleportuje? Co on robi? Nie mam pojęcia, co on robi, musimy wbić z niego więcej wirusów, Simon. Idzie kolejny wirusek, witam cię, pacjencie. O, wbijam w niego. Jeszcze jeden, no ile on teraz wirusów ma się wbity? Chyba 4. Wow, ale szybki się zaczął robić, mogę go zniszczyć w ogóle? Ej, nie, dobra, nie będę go niszczyć, bo on jeszcze może nam się przydać. Oczywiście przydać do wbicia kolejnego wiruska, cyk, wbiję w niego już chyba 5. Tylko boję się, że on może nam zaraz zginąć. Że on ma 9 HP już, no tylko. No nie wiem, ale ma 10, patrz. Ej, dobra, on mi nie może nic zrobić, bo mam strój, który właśnie przeszkadza. Ej, co jest? Ła, powalił mnie na ziemię. Nie, to wyszło spod kontroli, on się wydostał z tego. Co jest? On kopnął właśnie Simona. Co się tu dzieje teraz? On nie może się stamtąd wydostać, bo jest naprawdę bardzo niebezpieczny, więc coś. No niech tam zostanie, czekaj, bo dobra, specjalnie. Ła, no jak to się dzieje? Prawie udało nam się go zmienić w Fireouta, ale niech na razie tam zostanie. Wchodzimy teraz do Simona i musimy zakazić kolejnego i zrobić ich jak najwięcej ogólnie, więc otwiera szybko te drzwi. Bum! Pierwsza strzykawka walnięta, już idziemy od razu po kolejną, żeby tutaj sobie ich jak najwięcej zrespić. Dobra, ja też jeszcze pyk, uwaga moja, teraz co jest? Ej, mamy dwie na raz. Czemu temu wbiłeś ją w głowę? Nie, co ma teraz na głowie? Czy on się zmienia w jakiegoś halloweenowego potworka? Czyli tak, bo to jest DNA Halloween. Dobra, co jest? On mnie złapał teraz i do ściany mnie chyba troszkę przyciął, ale spokojnie, mamy strój antywłamaniowy, więc nic mi nie zrobi. No i niestety zrobił, ponieważ ugryzł mi i straciłem wszystkie moje włosy, dlatego odwdzięczymy mu się. Teraz Simon, otwieraj te drzwi, mam przygotowanego nowego, bardzo tajnego wirusika. Nie wiem, ile jeszcze tego musimy tutaj wbić, ale chcemy stworzyć dwa potwory, rozumiecie? To, żeby były takie mega, mega potworki. Otwieraj mi te drzwi szybko. Wow, i co się nagle dzieje? Dwa wirusiki naraz? Ja, mój ręce zmieniły się w jakieś kuleczki nagle. Więc podejdziemy sobie dalej, cyk, no musimy potwora stworzyć, dawaj, Simon, jeszcze więcej wirusów w niego. Wow, znowu się zrobiło coś z głową. Kolejny Jerry. No to dawaj, jak najwięcej, ja stąd uciekam teraz. Ej, mogę stąd uciec? Ja w ogóle
strzelbę. Bum! Jego ręce zmieniły jakieś piły motorowe teraz. Co jest? I myślę, że na razie możemy go tutaj zostawić. Przejdziemy się do naszego drugiego potworka, czyli do tego. On jest naprawdę bardzo zmodyfikowany. Nie! Czeka, nie! Jerry, ojejku, dalej! Dobra, on chyba nie może wyjść na zewnątrz. A co bym go tak wypuścił przypadkiem? No wejdź, dawaj, dawaj, nubku. Jak on ci kopa walnął od razu. On jest naprawdę bardzo mocny. A co jak ja do niego podejdę? Też mi przywali? Nie, mnie chyba lubi na szczęście. Więc możemy sobie wejść do... Nie, dobra, jednak mnie nie lubi. Jednak mnie nie lubi! Musimy go zniszczyć! O! Szybko, z shotguna go niszczy! Jak twój strój? No jak mój strój? Ej, właśnie, zapomniałem o moim strojku. Ale co z tego? Skoro możemy jeszcze więcej wirusów w ciebie wbić, no chodź tu, chodź tu. Ja wiem, że ty się nie boisz tych wirusów, bo już masz bardzo dużo ich siebie wbitych, co nie? Ła! Właśnie jestem w najtajniejszym pokoju w naszym laboratorium. To jest zniszczona maszyna. Tak jak widzicie, ledwo udało mi się ją naprawić i udało mi się z niej odzyskać to. Wirus, który jest podobno nie do znalezienia i nie do dostania. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Jest podobno tak tajny, że jak go wbije w jakąś nubka, to wysadzi całe nasze laboratorium, ale musimy to zrobić, więc w tym momencie przejdziemy sobie do laboratorium Simona. Zobaczcie jeszcze, co się stało z tym czymś. Wchodzimy tutaj i Simon, proszę otworzyć mi te drzwi. Proszę przetestować. Otwierasz to, a ja teraz zostaję to już na zawsze. Dobra, uwaga, wirus został zainfekowany teraz. Ej, to się dalej mi świeci, mimo to, że ja wbiłem w niego tego wirusa. Panie profesorze, to na pewno zna się pan na tym? Mam nadzieję, że tak. Wypiję sobie kawkę, ale mi się skończyła. No i dobrze, co się teraz z tą stanie? Czy lubię wybuchy? On napisał, czy ja lubię wybuchy. I mam zgadnąć, co będzie najlepsze. No pokaż takiego. Ej, on się w ogóle teraz cały odbija tak na chwilę. Co się z nim dzieje? Chyba serio wybuch? Ale czekajcie, co, to tylko tyle? Fajerwerka. Jaka fajerwerka? Miałeś wysadzić całe laboratorium. Aha, i nic więcej nie zrobił. I na sam koniec zostały nam dwa najmocniejsze wirusy. Tak jak wiecie, wszystkie szafki są dosłownie puste. Tu został jeden ostatni, jaki nazywa się Ultra Osis. I Simon ma jeszcze jednego, którego już właśnie wyjął. Uwaga, tak, jest. Też jest jakiś mega mocny. I te wirusy są specjalnie po to, żeby odzyskać Fireouta, bo tak jak wiecie, oba są zielone. Simon, czy twój wirus jest zielony? Pewnie, tak, uwaga, jeszcze mogę pogadać. No, wirus też oczywiście jest zielony, więc zobaczymy, co się teraz z nim stanie, jak wbijemy go w jakiegoś nubka. No i jest nasz ochotnik, dlatego otwieramy sobie drzwi i Simon, robimy to na trzy. Raz, dwa i uwaga, trzy! Dobra, i teraz zostało, Simon, ale tylko wbij najpierw, nie wbiłeś go jeszcze. Przecież już, no dawaj szybko, teraz się już udało wbić, dobra. On Jerry, złapał mnie! Jak cię złapał? Co ty robisz? Nie mogę się ruszyć! Wszystko jest dobrze, Simonku? Dobra, Simon chyba niestety padł, on się zrobił bardzo niegrzeczny i w ogóle nazywa się Józef, nie wiem czemu. Czy coś z nim się jeszcze w sumie stanie, bo póki co się coś nic nie dzieje, przydałoby się wziąć kolejnego wirusa i na nim przetestować. Ej, ale on zaczyna się w coś zmieniać, zobaczcie, to przekształca się, może faktycznie Fireouta, Simon, wracaj tu szybko do mnie, się przekształca w coś, jest coraz większy, dobrze, otworzymy ci drzwi, chcesz do nas przyjść tutaj? No chodź, no chodź, to jest taki kalafiorek. No właśnie widzę w sumie, wykorzystujemy już naprawdę wszystkie nasze resztki, jestem ciekawy, czy możemy to zrobić przez szybę. Ej, mogę przez szybę wbić nawet, dobra, Simon, wbijaj przez szybę tego wirusa, szybko. Bo ja mam takiego fajnego, tak mi się daje, bieg, dara wbity. Bo ogólnie jak wejdziemy do środka, to można złapać, zjeść i zniszczyć, więc czy coś mu się teraz może zmienić? Co tu się właśnie stało w tym laboratorium? Czemu on cały świeci? Dobra, wypuśćmy go do nas, możesz wyjść? Moje oczy! Ej, jest, on wychodzi! On się świeci cały w ogóle! Simon, weź go ode mnie, weź go jakoś zaatakuj! Jak ode mnie, czyli on jakoś mruga dziwnie, patrz co zrobi! Stworzyliśmy potwora jakiegoś teraz! O, niszczymy cię! Coś tam, jak do niego podejdę? Ej, on mnie chyba próbuje zjeść. On mnie złapał, on mnie zżera, Simon, pomóż mi! O! No ale chyba wreszcie udało nam się stworzyć jakiegoś potwora, więc spróbuję go jeszcze zniszczyć. Dobra, pokonałem go i jak my się, wiecie, to w tym odcinku to już było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i do kolejnego odcinka. On mnie dalej zżera.